Witajcie. Dawno nie było takiego praktycznego filmu na moim kanale. No jest ku temu bardzo ważny powód. Po prostu nie mam czasu. Mogę ten okres teraz porównać do wiosny i teraz zobaczcie dlaczego. I właśnie idę, wybieram się w tej chwili do mojego ogrodu po bardzo aromatyczne zioło, jakim jest mięta. Pewnie domyślacie się, co można z mięty zrobić, ale idąc do ogrodu, na ogród, zaszedłem na chwilę, bo nie dawało mi to spokoju. Jadąc wcześniej obok różnego rodzaju drzewek, widziałem, że coś jakby kwitło. I tu się okazuje, że rzeczywiście u mnie również jest to śliwa, którą w tym roku wczesną wiosną sadziłem. Teraz poniekąd rozumiecie, że przyroda zwariowała. Ja rano budząc się słyszę te śpiewy ptaków, takie typowe dla wiosennych treli. Przyroda, no nie wiem, sfiksowała, troszkę deszczu nam spadło jakiś czas temu i po prostu wszystko zwariowało. Zaczęły kwitnąć ogórki, te, które zeschły, zaczęły bujać pomidorki i tak dalej, więc no, nie wiadomo, do czego to doprowadzi. W każdym razie pracy jest mnóstwo, więc tych filmów jest mniej, ale tu chciałbym wam również podziękować i przeprosić, że nie ma tych, którzy mnie oglądają, a wiem, że oglądają, bo rozmawiam przez telefon, dzwonicie do mnie z różnymi sprawami. Spotykam się też tutaj. Chciałbym pozdrowić panią ze sklepu ogrodniczego, która za każdym razem, jak jestem, to miło ze mną się wita. Rozmawiamy, także tutaj bardzo panią pozdrawiam. Ale stąd też wiem, że wiele osób czeka na moje skromne filmy, a jednak czeka. Dziś chciałbym was zaprosić na przepis. Jestem w kuchni, to wiadomo, że coś tutaj będzie się działo. Nic rewelacyjnego, słuchajcie. Prosty przepis. Już dawno o tym była mowa. Dawno chciałbym to zrobić. Próbowałem nakłonić do tego moją mamę, ponieważ ona to jest bardziej w tym doświadczona, a ona to robiła. Ale niestety no z moją mamą jest tak, że z daleka może się pokazać, coś tam powiedzieć, kilka słów, ale z bliska tak za bardzo. Jeszcze się nie ośmieliła, także może przyjdzie ten czas, gdy no, mama będzie tak troszkę bardziej śmiało podchodziła. Zresztą no, ja mam poniekąd to po niej. Ale dobra, słuchajcie, nie będę tutaj rozgadywał się przedłużo. Słuchajcie, dziś chciałbym zrobić, pokazać wam, jak zrobić syrop z mięty. Jest to naprawdę dosyć prosty przepis, jeżeli posiadacie składniki. Ja zawsze powtarzam, żeby wyszło nam coś naprawdę dobrego, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwsze, składniki. Muszą być dobrej jakości składniki. Dobrej jakości składniki to są te, które sami wyprodukujemy. A druga część to jest po prostu chęć. Jeżeli jest chęć, to po prostu można naprawdę góry przenieść. I tu ktoś mi kiedyś też zarzucił pod firmę. Oczywiście ja nie wyolbrzymiam tego, ale tak dla ciekawości wam powiem, że ktoś mi powiedział, napisał, że Krzysztof nie umie gotować. Zgadzam się, ale lubię, słuchajcie, lubię i robię to z chęcią. I dzielę się tą radością również z wami. Słuchajcie, dobra, syrop z mięty. Ja dzisiaj wam tylko tak pokazowo chcę zademonstrować, jak to zrobić. Proporcje naprawdę możecie sobie tutaj po swojemu układać w zależności od ilości tych składników, które posiadacie i jakichś tam swoich własnych preferencji. Słuchajcie, na litr wody potrzeba będzie tutaj, zaglądałem do różnych innych przepisów, to jest przepis zaadoptowany mojej mamy, troszeczkę go zmodyfikowałem, na litr wody używa się tak mniej więcej od 0,2 do 0,6 kg cukru. W moim przypadku będzie to 0,6, bo ja lubię, gdy jest takie bardziej wyraziste i słodkie. Wsypujemy cukier do wody, możemy tą wodę wcześniej podgrzać. Stawiamy na ogniu i podgrzewamy. Podgrzewamy, oczywiście od czasu do czasu mieszając. Robimy w tym momencie syrop. Syrop taki podobny, jak robi się do podkarmiania pszczół. A ja w tym czasie, a jeszcze wam przypomnę, że na litr wody trzeba będzie, ja używam soku z trzech cytryn. No i tutaj, słuchajcie, jeszcze gwóźdź programu, czyli mięta. Ja posiadam w swoim ogrodzie w tej chwili trzy odmiany mięty. To jest mięta pieprzowa.
która jest no chyba taka najbardziej klasyczna. I tu jest mięta cytrynowa. Zamieszać, żeby się nie przypaliło. No i wyciskam soczek z cytryny, z cytryn. Są 3 na litr wody. Generalnie wiecie, że ja lubię elektryczną maszynką. Uważam, że nią jest szybciej i dokładniej. Ale tutaj na taką małą ilość nie będę wyciągał. W międzyczasie umyłem sobie właśnie miętę. Trzeba też tam sprawdzić, czy nie ma jakichś uszkodzonych liści, nie ma uschniętych listków i tak dalej. Także to wszystko sprawdzamy. Trzeba dać czas też ewentualnym robaczkom, które tam się znajdują, żeby sobie poszły. Postępujemy podobnie jak z kwiatami mniszka lekarskiego. Rozkładamy na jakiejś płachcie, na jakiejś dużej powierzchni, żeby sobie te robaczki wyszły. Tak samo jest tutaj. Myjemy, osuszamy wstępnie, no bo wiadomo, nie wysuszymy tego, ale tak, żeby nam nie kapło, nie kapało, nie ciekło. Dobra, jest wyciśnięty soczek. Woda zaczyna mi się powoli grzać. Tu jeszcze sobie odcisnę ten soczek, żeby mi to wszystko ściekło. Dobra, to później jeszcze dorzucę. O, jest ładny soczek, także wlewam do syropu i to gotuję. I słuchajcie, teraz jeszcze tutaj wytłumaczę jeszcze kilka słów na temat cukru, bo może niektórzy powiedzą, po co jest ten cukier. Słuchajcie, nie ma co się bać cukru, zawartości cukru. Po to jest tutaj ta cytrynka, między innymi po to jest ta cytryna. Ona daje i smak, i również wpływa na rozkład cukru. Właśnie w wyniku dodania cytrynki dochodzi do kwaśnej elektrolizy cukru, który rozkłada nam się na fruktozę i glukozę, czyli jest bardziej zdrowy. Więc tutaj nie ma się czego obawiać. Dlatego to dobrze by było taki syrop około godzinki przygotować na wolnym ogniu, żeby zaszła ta właśnie reakcja, ta elektroliza, kwaśna elektroliza cukru. Żeby ten cukier był po prostu zdrowy. A też wiem gdzieś tam ze słyszenia, że ktoś, kto jest chory na cukrzycę, no też mu się tego słodkiego chciało, słodziki mu jakoś tam nie podchodziły, wcale mnie to nie dziwi, więc eksperymentowo zaczął sobie gotować cukier z cytryną i właśnie w taki sposób, takim syropem sobie słodzi, więc tutaj nie ma się czego obawiać, jeżeli lekarze to potwierdzają, że naprawdę w niewielkim stopniu wpływa to, tym bardziej, że tutaj tej esencji tego syropu będziemy sobie później wlewać do sporządzenia naszego napoju, nie ma się czego bać, także cukier jak najbardziej tutaj jest potrzebny. Także ja też zawsze powtarzam, chociaż nie jestem lekarzem, ale z jakiegoś powodu nasz organizm produkuje sobie cukier, produkuje alkohol, więc gdyby to było coś złe, no po prostu organizm by tego nie robił. Problem polega na tym, że my zazwyczaj nie mamy umiaru. Przydawkowujemy to wszystko i tutaj polega problem. Tu jest tkwi problem, a nie w tym, że cukier to jest samo zło. Nieprawda. Dobra, niech to sobie teraz spokojnie, niech się to spokojnie teraz gotuje te 40 do 60 minut, bo chciałem powiedzieć 30 godzin, no ma 60, także uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy. Minęło już dobre 40 minut, troszkę się syrop zredukował, więc przyszedł czas, żeby wrzucić do niego miętę. Ile tej mięty, słuchajcie, ja zawsze to określam w ten sposób, że po prostu wrzucam tyle, żeby była w stanie pokryć miętę właśnie woda. I tutaj też z kilkoma sposobami się spotkałem, bo wiele osób robi syrop, publikuje to na swoich filmach na YouTubie, pokazując jak robić. I tam proporcje są naprawdę różne, różne sposoby. Można takie gałązki po prostu podrobnić i po prostu wrzucić do blendera, zrobić taką pastę, wtedy szybciej nam po prostu zrobi się, nabierze tej mocy urzędowej nasz syrop, a można po prostu tak jak ja wrzucić to bezpośrednio do garnka. Właśnie ja nie wyłączam, staram się podgotować to kilka minut na wolnym ogniu,
Także są różne sposoby. Są takie, że wrzucamy do wrzątku i odstawiamy na 24 godziny, a są takie, że blendujemy, dodajemy do wrzątku i po około 6 godzinach już jest dobry. Ja uważam, że im lepiej, im dłużej, tym jest lepiej. Tutaj nie ma obawy, że coś nam się zepsuje. Mój stał chyba 48 godzin, gdy robiłem, więc tutaj nic się złego nie stało. Zawartość cukru konserwuje to wszystko. Nabrało to mocy urzędowej i było bardzo dobrze. Także tutaj ja jeszcze 5 minutek podgotuję na takim wolnym ogniu. Niech to nabierze mocy urzędowej, bo zapach to już jest. Musicie mi uwierzyć. Zresztą kto kiedykolwiek robił, to wie, o czym mowa. No i po tych 5 minutach takiego delikatnego gotowania zestawiam garnek z ognia i odstawiamy teraz to w ciemne, chłodne miejsce na 24 godziny. Tak sobie wykalkulujmy ten czas, żebyśmy mieli możliwość na drugi dzień po tych 24 godzinach, bo to jest doba, czyli dokładnie w tym samym momencie, w którym skończyliśmy, powinniśmy zacząć. Oczywiście tutaj można zrobić sobie jakieś widełki od do, więc to nie obliguje, ale tak myślę, że to o te 24 godziny powinno to stać. Więc sobie tak wykalkulujmy ten czas, żebyśmy mieli tą swobodę do dokończenia tego syropu. Oczywiście ja nie będę czekał tych 24 godzin, żeby dokończyć Wam nagrywanie tego filmu, więc Wam opowiem pokrótce, jak to tak praktycznie zrobić. Otóż przecedzamy sobie ten nasz wywar, syrop, przecedzamy sobie przez jakąś gazę, przez gęste sitko. Ja przyznam Wam szczerze, że przyznam się, a robiłem to w dwóch naczyniach, że przez takie rzadsze sitko sobie to przecedziłem. No niestety, bo tutaj i z soku, z cytryny coś tam pływa i właśnie z mięty coś tam się potrafi pojawić, więc dobrze jest to przez takie gęste sitko, czy tam gazę, bądź można jakąś gazę włożyć do sitka, tutaj jest dowolność, więc przecedzamy to sobie, wyciskamy dobrze tą esencję, która tam została gdzieś w tych resztkach roślin. Mięta nam się zrobi taka brązowa, żółtawa, ona po prostu w wyniku wysokiej temperatury no, zmieni kolor z zielonego na taki żółtawy, że tak powiem. Co dalej robimy, słuchajcie? Gdy już mamy przecedzony ten syrop, z powrotem do garnka i gotujemy go. Doprowadzamy do wrzenia, po prostu nawet można go troszeczkę jeszcze podgotować i taki gorący właśnie zalewamy do słoiczków. Słoiczki, wiadomo, powinny być czyste, wyparzone. Jeżeli są nowe, ja zawsze płukam, bo gdzieś jakieś pozostałości po drobinkach szła mogą być. Tak samo z nakrętką, wycieramy tutaj wszystko. To jest takie techniczne, ale myślę, że nie będę musiał zbytnio dużo tłumaczyć. No i tak wygląda, słuchajcie, syrop z mniszka. Znaczy z mniszka, Boże, z mięty. Mam nadzieję, że tutaj w trakcie nie powiedziałem. No dużo tego syropu z mniszka się robi. Robi się też podobnie, więc no, tylko z jednym składnikiem się właśnie miętą różni. Zastępujemy to miętą, więc tak to wygląda, słuchajcie. I tutaj przy okazji zrodził mi się kolejny pomysł na kolejny przepis, więc jeżeli będziecie chcieli, to jak najbardziej podzielę się z tym, moim przepisem, bo uważam, że jest to rewelacja. Więc to by było na tyle, słuchajcie. Jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli będziecie chcieli, to bardzo chętnie znajdę ten czas jeszcze i zrobię dla Was kolejny odcinek. To by było na tyle. Myślę, że tutaj już nie ma co się rozwodzić nad tym tematem, nad tym bardzo prostym przepisem, aczkolwiek dającym naprawdę wiele możliwości. Jeżeli się jest osobą kreatywną, lubi się gotować, to gotowanie w kuchni jest czymś przyjemnym, tak jak dla mnie, aczkolwiek nie zawsze znajduję na to czas, ale uwierzcie mi, cały czas myślę, nawet jak coś robię, jakąś, nie wiem, pracę, która wymaga skoncentrowania, to też myślę, co zrobić. Też już komponuję nową przyprawę z uwagi na to, że tych składników mam mniej w tym roku.
więc troszeczkę to zmieniam recepturę tej przyprawy, także przyprawa też będzie, słuchajcie, troszkę zmienię tą recepturę, także tutaj cały czas myślę, cały czas dostosowuję się do tych warunków, które zastałem, więc to nigdy nie jest tak, że rok do roku jest podobny, sezon do sezonu jest podobny, że gdy zrobiłem w ubiegłym roku tak, to w tym roku muszę tak samo zrobić. Nie, to nieprawda. Więc tutaj ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, a spróbujcie zrobić to dla siebie, spróbujcie. Jeżeli chcecie, oczywiście mogę się też na swoją nadwyżką podzielić, ale i jeszcze o, i tu jeszcze na koniec Wam powiem taką ciekawostkę. No, zawołałem mamę, która no, częściej robiła syrop, żeby sprawdziła, czy wyszedł chociaż podobny taki, jak ona robi. No, powiedziała, że dobry. Ale tutaj, no, wiadomo, no, ja mama, no mama wiadomo, że mi tam przykrości nie zrobi, więc może nie do końca powiedziała to, co bym chciał usłyszeć. Więc poprosiłem jeszcze syna. No, on ma też taki bardzo dobry, wyczulony smak na wiele rzeczy. Niestety nie chcę uczestniczyć w żadnym z odcinków, ale naprawdę ma też fajne pomysły, chyba po mnie. Ma fajne pomysły, więc zawołałem syna, żeby spróbował. No powiedział, że dobre. No, jeżeli on mówi, że dobre, no to no może z kurtuazji. Ale słuchajcie, najważniejsze to, co się zadziało później. Pyta mnie się, czy jest jeszcze ten syrop, bo on by sobie chciał zrobić. I tak kilkakrotnie robił, więc to chyba o czym świadczy. I teraz jeszcze wrócę do tego syropu. Ten syrop później można go wykorzystać do jakichś drinków bezalkoholowych. Może być do alkoholu, jeżeli ktoś pije. Można to zrobić na ciepło. Ja piłem to i na ciepło, i na zimno, i jako lemoniadę. I można tu jeszcze owocowy wsad, jaki to Wam powiem w następnym odcinku, jaki wsad można tutaj dołożyć. Także tutaj też nawet sam ten taki syrop, no prosty syrop, jednoskładnikowy z samej mięty, no i z cytrynki, można jeszcze użyć do innych rzeczy, także tutaj można eksperymentować, można się bawić tymi smakami. Przede wszystkim to jest zdrowe i to będzie cieszyć, bo to jest zrobione przez nas, więc to naprawdę napawa tutaj zadowoleniem, dumą i taką, i powoduje to, że jesteśmy no chyba, no, nie chcę tutaj jakichś tam złych słów użyć, nie chcę nikogo obrazić, ale jesteśmy bardziej wartościowi. O, chcę tak podkreślić, że no, jeżeli inni potrafią zrobić, to ja też potrafię, nie jestem od nich gorszy. To by było na tyle, słuchajcie. No, mam nadzieję, że trochę Was zaciekawiłem, zainteresowałem, nakłoniłem do tej zabawy w kuchni, bo ja, jak zawsze mówię, nie uzurpuję sobie prawa na wyłączność. To jest tylko taka propozycja, z której naprawdę można wiele rzeczy jeszcze, w wielu kierunkach można to rozwinąć. No, także ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. To by było na tyle. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i za to uwagę, za obejrzenie, ten poświęcony czas, komentarze, no i właśnie za te telefony, za te kontakty, bo też spotykamy się, a najbardziej to właśnie, gdy Renia jest tutaj u mnie, także tu wiele osób Renię ogląda. No i też taka ciekawostka, słuchajcie, ja nie gryzę, więc jeżeli gdzieś tam mnie spotkacie samego, to też można podejść, porozmawiać, nie tylko gdy jestem z Renią, to wtedy podchodzicie, także ja nie gryzę. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.